Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Miłośników Czterech Kółek. No co, przyszła jesień, smutek, nie? Lata nie było, jest już jesień. Porozmawiajmy o tym, jak przygotować samochód do sezonu jesienno-zimowego. O ile o sezonie zimowym już była mowa w zeszłym roku, o tyle bardzo dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na nacisk bezpieczeństwa podczas jazdy i podróży, bo zapominamy o podstawowych rzeczach, takich jak żarówki, wycieraczki, czy nawet dodatki do paliwa, jakie powinniśmy stosować w tym okresie, bo tak, jesień, robi się zimno, robi się szaro, robi się ponuro, deszcze padają często, rano przymrozki. Tak więc zacznijmy od początku. Każdy ciągle tylko narzeka, że wag, że żygamy wagem, także dzisiaj nasz tutejszy, powiedzmy, tatowóz, czyli wóz służbowy Miłośników, czyli Król Lew 807, specjalnie dla Was przeprowadzimy dwa testy, bo nie można tylko rozmawiać. Dwa testy i to dosyć hardkorowe, ponieważ tak, sprawdzimy sobie wreszcie w nocy, jaką różnicę mają żarówki, te wszystkie ekstra, które napisane plus 100% kontra takie zwykłe za 7 zł, czy to warto inwestować, czy nie warto. Kolejna rzecz, wycieraczki. Rzecz, o której, tak jak powiedziałem, zapominamy i zobaczymy, jak jest ważna wycieraczka zużyta, a jak ważną rolę odgrywa nowa wycieraczka. I kolejna rzecz, którą trzeba omówić, dodatki do paliw. I teraz idzie zima. Mamy dodatki do paliw różnego rodzaju. Czy warto je stosować? Może od nich zacznijmy. Gdy spada temperatura na dworzu, często mamy problem z uruchomieniem naszego silnika wysokoprężnego. Tu się tyczy to wysokoprężnych jednostek. I teraz moglibyście powiedzieć, że producenci paliw, a jakże dodają różne dodatki do swoich paliw, żeby nie zamarzało, żeby to wszystko lepiej się odbywało, żeby nie gęstniało, bo ponieważ jak jest temperatura naprawdę hardkorowo niska, to niestety olej napędowy traci swoje właściwości. I cofnę Was troszeczkę do odcinka z czyszczeniem układu wtryskowego. Pamiętacie, jak wyglądają, mimo że są z renomowanych stacji paliwa, nawet mają różne kolory. A jeżeli już mówimy o ich jakości, to chyba widzieliście test paliw na Volkswagenie Golfie, który przeprowadzaliśmy, więc też były różne. Zatem czy warto stosować wszelkiego rodzaju płukanki systemów paliwowych, systemów wtryskowych? Oczywiście, że warto. Tak już kiedyś powiedziałem, jeżeli bak jest do połowy pełny, pamiętajcie, że w środku jest powietrze. A co za tym idzie? Rano, jeżeli temperatura spada, zmienia się powietrze, jest wilgoć, która osadza się na ściankach baku i spływa do naszego paliwa. Również jakość paliwa też czasami powoduje to, że ono jest z kiepskiej jakości, więc dolewanie takich płukanek do układów naszych, które starczają na dość długo, bo to nie jest tylko jeden bak, bo ono ciągle się miesza, jest zalecane, tak samo jak zalecane na okresie jesienno-zimowym, jest tankowanie naszego samochodu do fulla, żeby właśnie się nie wytrącało, nie wytrącała woda z powietrza. I powiedzmy sobie jeszcze o tym rozruchu na zimę, bo jeżeli zamarznie nam woda w układzie paliwowym, no to jaki jest problem? Bardzo duży. A skoro jesteśmy już na tyle samochodu, to przejdźmy może do tematu opon. Odcinki o oponach też już były. A czy był test? Słuchajcie, na koniec miesiąca na pewno będzie wielki, ogromny test z przytupem opon różnego rodzaju. Ale jesień to jest okres, w którym zapominamy, że no tak naprawdę temperatury już potrafią być ujemne. O ile październik może jeszcze nie jest taki dokuczliwy, o tyle listopad już potrafi być problematyczny, tak? Zatem jeżeli mamy dalej letnie opony wyeksploatowane i czekamy na ostatnią chwilę, zastanówcie się, dlatego że każdy metr, jaki możecie uzyskać po drodze hamowania, może się równać w wasze życie. Warto zwracać uwagę na to, w jakim stanie są Wasze opony. Zobaczcie, jakie jest bieżniki odprowadzanie wody. Sam aquaplaning, czyli moment, w którym wjeżdżacie na wodę i nie ma odprowadzania, lecicie jak po lodzie, to również może stać się jesienią. O tym też nikt nie pamięta. Ciśnienie w oponach? Proszę bardzo, kto to sprawdza? To są wszystkie przygotowania, które należy poczynić zawsze w każdym sezonie. Wiosna, lato, jesień, zima. O takie rzeczy należy dbać i o nich pamiętać. Teraz, jeżeli chodzi o zabezpieczenie naszej karoserii, bo zaczyna być wszystko sypane solą. Sól to nigdy nie jest dobry przyjaciel naszego lakieru, naszej blachy, tym bardziej w samochodach japońskich, francuskich i innych. Zatem co możemy sami zrobić? Owszem, było jak usuwać rdze, było jak zabezpieczać podwozia. Jeżeli chodzi o nadwozie, warto zawsze kapitalnie umyć, wyczyścić naszą karoserię i bardzo dobrze przewoskować. Również jeżeli mamy droższy samochód, warto się zastanowić nad wszelkiego rodzaju powłokami ceramicznymi, ochronnymi. Już wkrótce test takich powłok będzie też na kanale. To jest wszystko, na co tak naprawdę nie zwracamy uwagi. A no dobra, jesień, przymrozki, no ale już jest sól sypana. Jeżeli mamy zabezpieczony nasz lakier dobrym woskiem, miesiąc czasu do dwóch miesięcy spokojnie wszystko po nim spływa, więc i ta sól się jego tak nie ima, jak na zwykłej blaszce. Warto również zaprawki sobie porobić wszędzie, gdzie mamy odpryski. Pamiętajcie, że gdzie tam wejdzie sól, dojdzie do korozji. Tak więc odsyłam do odcinków, jak walczyć z rdzą. I płynnie na sam koniec można przejść do wycieraczek. Testu, który zrobiliśmy, bo
Pierwsza rzecz, o której warto powiedzieć, zanim pokażemy test, to jest nasza szyba. Powierzchnia naszej szyby. Po pierwsze, jeżeli jest pęknięta, jeżeli ma odpryski, uszkodzenia, warto się uporać z tym przed nadchodzącą jesienią, zimą. Po pierwsze, ujemna temperatura, woda w odprysku może spowodować rozsadzenie naszej szyby czołowej. Po drugie, stan naszej szyby czołowej. Przetrzyjcie zawsze, jak jest czysta ręką. Zobaczcie, czy nie jest chropowata. Nieraz spotkałem się z opinią, że Michu, no dobra, wymieniłem moje wycieraczki, polatały tydzień, dwa i dalej marzą. Co zrobić? Sprawdź, jaki masz stan szyby. Mało kto pamięta, że jeździmy na wioskach, tam gdzie się kurzy. Jeżeli kurz osadzi nam się tutaj na wycieraczce, nie zauważymy tego i na sucho trzepniemy piórami, bo mamy na przykład pokrytą warstwę, nie wiem, mgiełki, skropliło nam się woda albo deszcz po prostu zaczął padać. Ten piach niszczy nasze pióra wycieraczek, więc jeżeli o to nie dbamy, to nie dziwmy się, czego byśmy nie kupili, za ile pieniędzy, że nam się to zepsuło w bardzo krótkim czasie. Szyba ulega też przecież uderzeniom różnego rodzaju pyłków, piasków, i powierzchnia super gładki robi się w pewnym momencie bardzo chropowata. Słuchajcie, załóżmy sobie hipotetyczną sytuację. No teraz deszcz nie pada, widzicie, tam człowiek chodzi. Nie ma problemu, jedziemy z jakąś prędkością, ktoś gdzieś idzie przy drodze, tu mamy jeszcze odblask. I teraz wycieraczki mamy w fatalnym stanie i zaczyna mocno padać deszcz. Widzicie, co się dzieje? Jeszcze wycieraczki mamy rozklapciane. Słuchajcie, i w tym momencie zgarnianie wycieraczek, zobaczcie, jak smugi się tworzą. Panie operator, widać, jak smuży? A teraz zmieńmy nasze wycieraczki na trochę inne. Słuchajcie, ta sama sytuacja, nowo założone wycieraczki. No zobaczmy, no jestem bardzo ciekaw. Słuchajcie, co by się nie działo, ewidentnie lepiej, nie ma smużenia żadnego, nie wiem jak to widać. Ale nawet przy takiej ulewie dużo lepiej widać osobę, która chodzi przed nami, bo wycieraczki zgarniają dużo szybciej. Słuchajcie, co by się nie działo, nie ma smużenia, nie ma chmurzenia, wszystko pięknie zgarnia, więc teraz co? Testujemy dalej. Nim przejdziemy do kolejnego testu, powiedzmy sobie o samym naszym kloszu, reflektorze. I teraz tak, odcinek z pastą do zębów może sobie podarujmy, jeżeli chodzi o regenerację, ale pamiętajmy, że w samochodach kilkunastoletnich, a większość z nas takie posiada, niestety wpływ czasu bardzo dużo widać na lampie. Małe zadrapania, sami jesteśmy w stanie spolerować. Tu też nie będę dublował odcinka, to wszystko znajdziecie w opisie. Myślę, że kosztem 100-150 zł lampy możecie poddać własnej regeneracji, ale warto się zastanowić, czy część zewnętrzna jest uszkodzona, czy może w środku już cały odbłysień się wykrusza, bo też warto zobaczyć, czy wnętrze lampy. Wnętrze lampy nie bardzo jesteśmy w stanie uratować, powiem tak, nie opłaca się to. Zatem żadna zmiana żarówek, żadne wymieniania, tylko najpierw sprawdźmy stan naszej lampy. Jeżeli wszystko jest ok, warto właśnie powiedzieć o żarówkach i tutaj może nawet o nich nie mówmy, po prostu zobaczmy na żywo, jak to wygląda na ulicy. Słuchajcie, dużo widzicie? No właśnie, dużo nie widzicie. Szczere pole, pusta droga, mamy założone żarówki ze stacji benzynowej, zwykłe, najzwyklejsze H7-eczki i co? Dopiero jak oświetlę, to widać naszą postać w oddali. A teraz zmieńmy na takie, co dają dużo więcej światła, a potem zmieńmy jeszcze na zwykłe, ale nie takie najtańsze, tylko normalne, markowe, firmowe. Słuchajcie, światła zmienione, odpalamy, przesunęliśmy dalej naszego bohatera. Czy widać różnicę? No chyba sami sobie ocencie. Ja jeszcze po chwilę pstrykam. Słuchajcie, niestety padł nam główny aparat, więc jest GoPro i drugi aparat zastępczy, trochę inna jakość obrazu, ale widzieliście różnicę między najtańszymi a najmocniejszymi. I tutaj nasza osoba stoi tak samo daleko, dalej niż w pierwszym teście, tak samo jak w drugim teście. No różnica nadal jest dość spora, choć nie tak duża jak przy tych ekstremalnych żarówkach. Do czego dążę? Ja się z Wami kawałek przejadę. Chodzi o tą chwilę, w której widzicie daną osobę, jak Wam wyskoczy zza drogi. Widzicie? Tu nie widać i nagle widać. I w ostatniej chwili odbijacie. Jakie żarówki by to nie były, jeżeli żałujemy 20-30 zł na to, żeby lepiej widzieć to, co jest przed nami, tak naprawdę skazujemy siebie lub kogoś na nieraz wyrok śmierci. I powiem Wam tak,
Każdy dobrze wie, że takie żarówki, które są plus ileś tam światła, kosztują dużo, żyją mniej. Ale czy warto czasami takie żarówki zakładać? Ja uważam, że jak najbardziej tak. Tym bardziej, że na taksówce jeżdżąc nocą, nawet jesteśmy kilometr od starówki, 1,5 kilometra od starówki, pusta droga. Więc dlatego na oświetlenie, począwszy od reflektorów, błysków, które mamy w środku, kończąc na żarówkach, nigdy nie należy oszczędzać. I mógłbym robić 5000 testów, ale różnice widzieliście i to ja uważam, ze swojej perspektywy, bardzo dużo między czymś, co kosztowało 7 zł, a kilkadziesiąt złotych. Słuchajcie, problem, o którym tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy do momentu, kiedy ktoś nam nie przypomni lub komputer pokładowy nam nie przypomni, że malutkie żarówki pozycyjne lub żarówki z świateł stopu lub tylne pozycyjne nam się przepaliły lub przeciw głowę tylne. Pamiętajcie jedną rzecz. Kupowanie takich żaróweczek za złotówkę za 90 groszy na stacji ma krótkie rączki, dlatego że co chwila Wam się będzie przepalała. Po pierwsze, wymieniamy żarówki tak naprawdę parami, no bo umówmy się, bez sensu wymienić jedną za tydzień drugą. Po drugie, można poszukać żarówek, które mają tak zwany long life, czyli zapłacić zamiast złotówki na przykład 5-6 zł i mieć problem z głowy. Warto również przed okresem, kiedy jest bardzo ciemno, ciemno przychodzi szybciej, sprawdzić stan naszego oświetlenia tylnego samochodu, przedniego, całego obrysowania. Dlaczego? Bo powiem Wam, to, że Wy jedziecie i nie macie świateł stopu, to jest Wasza sprawa. Gorzej, jak ktoś Wam w zadek wjedzie, a Wy tych świateł nie będziecie mieli i komuś stanie się krzywda. Niby złotówka, niby dwie, niby trzy, a problem może być bardzo duży, prawda? Ostatni problem wydawałby się dość prozaiczny, a mianowicie, Michu, co zrobić, kiedy parują mi szyby? Pierwszą, podstawową rzeczą, którą się robi, jak parują nam szyby, sprawdza się, czy w naszym samochodzie jest coś takiego jak filtr kabinowy. Jeżeli istnieje filtr kabinowy, zalecane wymienić. I nie tylko kończymy przygodę na szukaniu go pod maską, ale również często w samochodach jest ukryty gdzieś tutaj pod schowkami. Tych filtrów potrafi być nawet w samochodzie trzy. Jeżeli któryś z nich jest po prostu już niesprawny, dochodzi do tego, że samochód nam bardzo mega paruje. Jakieś inne tipy? Przede wszystkim bardzo mocnym alkoholem umyć, odtłuścić szyby. To jest jedyny tip na zaparowanie tych szyb i powiem Wam szczerze, poza klimatyzacją to nie widzę innych tutaj wynalazków typu, nie wiem, torebki z ryżem, czy różne inne dziwne rzeczy, które ludzie testowali. Po prostu dbajmy o to, co producent przewidział, bo pamiętajmy jedną rzecz. Producent czasami też dał ciała na etapie projektowania samochodu i co byście nie zrobili, czego byście tam nie włożyli, to ten samochód i tak będzie Wam w środku parował. Z tym musicie się pogodzić, możecie tylko niwelować skutki i wielkość tego zjawiska. Mam nadzieję, że podobały Wam się testy. W podsumowaniu należy powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz. Bardzo istotną rzecz. Czy przy wyborze opon nie kupujemy Chińczyków? Bridgestone, Michelin, tak naprawdę idziemy górną półką. Przy wyborze żarówek też nie kupujemy Chińczyków, kupujmy renomowane marki. Tak jak widzieliście, jaka jest różnica na przykładzie chociażby Hell lub kiedyś w innych odcinkach innych producentów. Nigdy nie Chińczyk. Czy dodatki do samochodu, do układów paliwowych, tryskowych? Jasne, jak najbardziej tak. I powiem Wam tak, jedna rzecz. 100-200 zł raz na dany sezon, raz na dany kwartał zainwestowane w naszą karoserię, w nasze oświetlenie, w nasz układ paliwowy, zmiany olei sezonowe, o tym też nie powiedziałem. Często jest tak, że mamy jakiś dziwny olej zalany latem, nie wiemy, tak? Zalejmy ten dobry olej dobrej firmy według specyfikacji, jaką producent przewidział do naszego silnika. Oświetlenie i wycieraczki. Kto dba z Was o te wycieraczki? Bo ja co chwila nie wiem, którego samochodu nie kupię, od kogo nie kupię, może mam takiego pecha życiowego, to tylko wycieraczki robią ciap, 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 ciap i nic nie widać, tak? Więc czasami ta reakcja, kiedy jest ciap, ciap i nagle pojawi się pieszy, sorry, no taki mamy klimat, no tak nie powiecie już przed sądem. Więc jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapę w górę, tak jak widzicie, wracamy do pełnej mechaniki pojazdowej, jest już fajnie po odcinku środowym, zostawcie jeszcze raz, tak jak powiedziałem, nowi widzowie, subskrypcję, łapki w górę, komentujcie i pamiętajcie, w opisie filmu macie linki, chociażby do wlepek, chociażby do płukanek, które tutaj mamy, chociażby do różnych ofert Allegro i porównajcie sobie, ile do Waszych samochodów mogą kosztować takie rzeczy, bo ja nie kłamię, że czasami jest to naprawdę tylko 100-200 zł. Trzymajcie się mordeczki. Cześć. Za złotówkę, za 90 groszy. Aż padłem jako turbomyś, ptyś. Turbomyś, ptyś, ty to się nadajesz. Halo? Halo, jest tam kto? Widzę operatora. Widzę operatora. Operator, widzę cię? Nie widzę cię? Boże, jak ty jesteś brzydki.